free to scream whenever you want. No i jesteśmy na kolejnym levelu. Po pierwsze muszę odnaleźć tabletki. O. Tutaj pająk nam się kręci. No dobra, jak już idę w tym kierunku, to pójdę do końca. O, tu jest ten wielki pająk. Tam też będzie komputer. A to de facto wróciłem do tej samej lokacji, w której byłem na początku. Dlatego zobaczę, czy są tutaj jakieś inne rzeczy do przejścia. Tam jest wyjście na zewnątrz, które jest pełne gazu. Ale czy to oznacza, że będę musiał aż tam wrócić kawał drogi, ażeby po te tabletki się dostać? Może będą otwarte jakieś inne przejścia, które wcześniej były zamknięte? Bo tak też może być. Tutaj raczej wyjście na zewnątrz odpada. Dokładnie. Czy maska może tutaj będzie się znajdować? No nie. Maski nie ma. Ale jeszcze mogę profilaktycznie zerknąć tam i tam też. Niestety, ale przejścia nie ma, więc jedynym rozwiązaniem będzie wrócić się, można powiedzieć, do lokacji z samego początku gry, żeby wziąć te tabletki. A później pewnie trzeba będzie przejść do tego wielkiego pająka, aby tam obok niego jakoś się przedostać. I żeby ten komputer może tam uruchomić. Ten monitor to tak tu nie leżał. Chyba nikt mnie nie słyszy. Hello? Can you hear me? Czyli trzeba będzie pewnie później uruchomić ten komputer, czy właściwie to radio, tak abyśmy uzyskali kontakt. Wszędzie masa krwi. Okej, to było gdzieś tutaj, jeśli dobrze pamiętam. O, to było tutaj. Że tu nie ma antybiotyków. To może być problem. Ale antybiotyki były tak, tam dokładnie na samym końcu. Że tam pewnie też będzie ta powyginana paniusia chodzić. Chociaż nie. Ona nie żyje. Tak więc dobrze. Okej, jestem w pełni. God damn, co to jest? Daj. Wolałbym nie ginąć. Ale okej, skoro uruchomiłem... What the fuck? God damn it, no. Co za wredota. Te komputery nie działają, ale okej. To co chciałem zrobić tutaj, czyli
wziąć te tabletki. To mi się udało. O. Czyli muszę tam wrócić, ażeby odblokować ten. Pytanie, czy ono jakoś jest w stanie to odłączyć. Kurde, przestań mnie gonić. Okej. Przestała mnie gonić. Gdzieś to powinna być opcja do wyłączenia tej. No właśnie. Cholera, no to będzie takie po prostu ściganie się. Najpierw musiałbym tamtą dezaktywować, żeby później tutaj się dostać. Tak to mniej więcej mogłoby wyglądać. O, goddammit. Cholera. Przestań mnie gonić. Będzie mnie tak cały czas ganiać, ja chcę się dostać tam do wyjścia. Bo skoro już więcej nie mogę tutaj nic z tymi konsolami zrobić, to może i będę mógł przejść. No właśnie. Gdy troszkę na wyrost tam pobiegałem, ale okej. Udało się jakoś stamtąd wybrnąć. A teraz co? Żeby do tego telefonu trzeba było się dostać? Może wtedy nawiążę kontakt z kimś, kto jeszcze tutaj w okolicy żyje? Warto to było, by było sprawdzić, zanim pójdę gdzieś dalej. No nie. Dlatego teraz myślę, że trzeba będzie pójść do tego wielkiego pająka. O, kolejny pająk z głową. Okej. Musimy znaleźć broń. A ten piesek wolałbym, żeby się nie ruszą. Okej. Mam już jakąś broń. I mam też licznik Geigera, którego de facto mogę użyć zdecydowanie wcześniej. Pytanie, gdzie tu? O, dobra. Tego wcześniej tu nie było, otwartego, więc może uda się tutaj znaleźć jakąś amunicję. Strasznie ciemno się zrobiło, to trzeba przyznać.
Okej, muszę użyć terminalu. A terminal znajduje się oczywiście tam, gdzie jest ten wielki pająk. No ale okej, jakoś tam powinienem się przedostać koło tego pająka. Przynajmniej tak w teorii mi się wydaje, że to nie powinno być zbyt skomplikowane. Skoro pająk jest tam, to ja się przedostanę tędy. A panel jest w tamtym narożniku. Wolałbym, żeby ten pająk sobie stąd poszedł. Próbuję go może z tej strony jakoś obejść. Okej, ty jesteś tam. No to już ktoś zawisł. Na pajęczynie to... To ta kobitka zawisła, co wtedy kopała w to. Okej, pająk sobie tam spokojnie niech zostanie. A ja postaram się jakoś dostać i zobaczymy, czy tym razem tam będzie otwarte. No teoretycznie powinno być. Ale czy teoria równa się praktyce, to zaraz się okaże. Free to scream whenever you want.